Czyli jesteście tutaj, bo celebrujecie narodowość, tak? Tak. Przywiązanie do ojczyzny. A czy celebrujecie Boga? Też. W pewnej kwestii tak, ale inaczej jest z Kościołem, bo... Inaczej tak. Inne mamy podejście do Kościoła katolickiego, a co innego do Boga jako. Jesteśmy z praktyką, jest, bo... Stwierdzimy, że niewłaściwi ludzie zarządzają Kościołem. No to jest dobry start w sumie do tej rozmowy. Podoba mi się ten start. Dlatego, że ja jestem ewangelistką, ja poznałam Boga osobiście i właśnie poznałam Go poza religią. Wręcz... Poznałam, że Bóg jest w każdym z nas. Nie jako Bóg, że jest Bóg, jako osoba, tylko że Bóg jest w każdym z nas. Módlmy się codziennie do Boga, do Matki Boskiej, niekoniecznie do Kościoła, bo Kościół odmawia inną praktykę i nie wiadomo, na czym to polega. Ale módlmy się do Boga i do Matki Boskiej codziennie. Wiesz co? Chodzi o to, żeby się spotkać z Jezusem Chrystusem osobiście. To jest fenomen, który się nazywa, to jest bardzo, bardzo znany fenomen, że Jezus rodzi się w Twoim sercu i w Twoim sercu. I w ty, to jest to zagadnienie zbawienia. Zbawienie jest w tym, że Jezus się urodzi w Twoim sercu. Bo wiecie, co Ewangelia mówi? To Pismo Święte mówi. Ewangelia mówi, że Mateusz, kocham kto, cię, że 2000 wierny. Lat temu Jezus się, Chrystus umarł za Twoje grzechy, za Twoje grzechy. I teraz tak, Ty nie możesz nic dodać do swojego zbawienia, że Jezus wykonał Twoje zbawienie. Rozumiesz? Rozumiesz to? Czyli to nie Twoje uczynki, ani dobre, ani złe. Jezus stał się ofiarą, żeby właśnie być zapłatą za wszystkie nasze złe uczynki. Na przykład, kłamałeś kiedyś? Kłamałem, nie będę ukrywał. Tak. Zrobiłeś kiedyś coś złego? Tak. Okej. I wiesz co, Pismo Święte mówi, że karą za grzech jest śmierć, więc jesteś skazany na śmierć, jesteś skazany na śmierć. I teraz przychodzi Jezus i Jezus mówi tak, okej. Ja wstanę w Jego miejsce, ja wstanę w miejsce Nikodema, ja wstanę w miejsce Mikołaja, po to, abyś Ty żył i po to, abyś Ty miał pokój z Bogiem i abyś miał życie wieczne. I teraz, to jest Ewangelia. I teraz, gdzie jest problem? Problem jest w tym, że człowiek ma wolną wolę i człowiek potrzebuje to przyjąć. Jeżeli tego nie przyjmie, to de facto, mimo to, że zbawienie się wykonało, to nie jesteś zbawiony. Więc teraz jest pytanie, czy chcesz to przyjąć? Chcę to przyjąć, proszę Pani. Aczkolwiek ostatnio byłem na mszy, pierwszy raz od kilku lat, nie będę ukrywał. I Ewangelia akurat natrafia się na temat taki, na który ja mam do czynienia w życiu codziennym. I ja wierzę w to, że Bóg jest ze mną na co dzień. Mimo tego, że robiłem złe rzeczy, nie modliłem się do Boga, a akurat trafia się Ewangelia, która myślę, że jest związana ze mną. I ja naprawdę wierzę w Pana naszego, Matkę Boską, no bo tak, proszę. Ale Pani, chodzi o to, widzisz, wiara... Poczekam chwileczkę, aż oni skończą, bo bardzo głośno krzyczą. To się nazywa, wiesz, że się uwielbia ten kraj. Chodzi o to, żeby skierować swoje serce na uwielbienie Boga, na uwielbienie Jezusa Chrystusa. Wiesz co, potrzebujesz Jezusa poznać osobiście. Na tym polega Ewangelia. Czy przyjmiesz Jego zbawienie? O tym wiem, zawsze babcia mi o tym powtarzała. Ja osobiście Boga jeszcze nie poznałem niestety, ale wierzę w Niego i... Pytanie jest, czy chcesz? Chciałbym jak najbardziej, oczywiście. Okay. Mikołaj, czy chciałbyś poznać Jezusa Chrystusa osobiście? Tak, jeśli Jezus Chrystus uzna, że zasługuje na to, to tak. Więc czy ja mogę się o Ciebie pomodlić? Najbardziej. Dobra. I oni ja skończą. Modlę się, odkąd zacząłem się modlić z powrotem, modlę się każdego dnia o każdego Polaka, każdego rodowitego Polaka, który wierzy w ten kraj, wierzy w tę ojczyznę. Nie za przeproszeniem lewackie szmactwo, w prawdziwą, prawicową społeczeństwo ja polską. Mogę położyć na Tobie rękę? Tak? Oczywiście, jak najbardziej. Proszę. To powiem tak, Łukasz, ja teraz zdejmuję każdą zasłonę swojego umysłu i swojego serca, która blokuje Jezusa Chrystusa. Czy wierzysz, że On umarł za wszystkie Twoje grzechy? Wierzę w to, proszę Pani. Okay. Czy wierzysz, że On wstał z martwych w ciele, że On jest żywy? Wierzę w to. Czy przyjmujesz Go do swojego serca teraz? Przyjmuję Go, proszę Pani. To powiedz jak tak, Panie Jezu,
Panie Jezu. Przyjdź do mojego serca. Przyjdź do mojego serca. Przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Wyrzekam się każdego grzechu. Wyrzekam się każdego grzechu. Wyrzekam się tego, że Ciebie nie znałem. Wyrzekam się tego, że Ciebie nie znałem. Przyjdź do mojego serca. Przyjdź do mojego serca, tu i teraz. Proszę Ciebie o to. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego życia, jak najbardziej oczywiście. Ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie. Ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie. I wstałeś z martwych w ciele. I wstałeś z martwych w ciele. Ustanawiam Ciebie moim Panem. Ustanawiam Ciebie moim Panem. Oddaję Ci całe moje życie pod Twoje panowanie. Oddaję Ci całe moje życie pod Twoje panowanie. Panie Jezu, chcę być z Tobą na zawsze. Panie Jezu, chcę być z Tobą na zawsze. Wyrzekam się innych bogów. Wyrzekam się innych bogów. Amen. Ja się teraz modlę o Ciebie, Łukasz. Amen. Łukasz, ja się modlę, że Duch Święty teraz wpływa do Twojego serca. Wpływa do Twojego serca. Pokój Ducha Świętego teraz. Pokój jakiegokolwiek nie znałeś. Wszystko się zmienia. Stajesz się nowym człowiekiem. Stajesz się nowym człowiekiem. Wszystko się zmienia. Ja modlę się o to, że Duch Święty teraz wpływa do Twojego serca, że rodzisz się na nowo, że wypełnia Cię pokój i radość, jakiej do tej pory nigdy nie poznałeś. Przyjmujesz to? Przyjmuję to, amen. Amen. Jak się czujesz? Świetnie się czuję, proszę Pani. Dzisiaj jest wspaniały dzień, jest świętujemy niepodległość naszego kraju, także nie mogę czuć inaczej, jestem tutaj w Warszawie. Czy teraz otwierasz? Otwieram się. Czujesz to? Czuję to. Czuję się wyśmienicie. Dzięki Pani czuję się jeszcze bardziej wyśmienicie. Czy poczułeś to? Otworzyłeś swoje serce? To, jak najbardziej. Jest mi wspaniale. Dobrze. To powiedz tak. Powiedz, Panie Jezu. Panie Jezu. Ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie. Ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie. Ja wierzę, że Ty wstałeś z martwych w ciele. Ja wierzę, że Ty wstałeś z martwych w ciele. Ja przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Ja przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Ja przepraszam za wszystkie moje grzechy. Ja przepraszam za wszystkie moje grzechy. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego życia. Ustanawiam Ciebie moim Panem. Ustawiam Cię moim Panem. Ustanawiam Ciebie moim Zbawicielem. Ustanawiam Cię moim Zbawicielem. Chcę być z Tobą na zawsze. Chcę być z Tobą na zawsze. Okej, okay. Duchu Święty, ja się teraz modlę o Mikołaja. Ty teraz przekonuj go o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Przenikaj jego serce, przenikaj jego umysł. Ja zdejmuję z Ciebie zasłonę, Mikołaj, która blokowała do tej pory prawdę Jezusa Chrystusa. Ja zdejmuję każdą religijną zasłonę, każdą zasłonę, która blokuje, każde ja, które blokuje prawdę Jezusa Chrystusa. Ja modlę się, że Duch Święty przekonuje Ciebie teraz o tym, że On jest realny, o tym, że On jest prawdziwy. Duchu Święty, wpływaj teraz do jego serca. Zmieniaj jego życie. Daj mu nowe życie. Niech on wie, że jesteś zawsze z nim. Jesteś zawsze razem z nim. Do końca jego dni. Ja się modlę o to teraz, że Ty nie patrzysz ani w lewo, ani w prawo, tylko idziesz za Jezusem Chrystusem. Idziesz za Jego prawdą. Szukasz prawdy, nie religii, prawdy. Amen.